Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, sobie zagramy w Minecraft na paczce modyfikacji TechKit. I teraz pewnie będziecie się pytali, Dariuszu, Furmanie, dlaczego dawno nie było odcinka? Dlaczego nie było odcinka z TechKita? Dlaczego? DLACZEGO?! No, już spieszę z wyjaśnieniami. Poprzedni save się uszkodził. I byłem zmuszony rozpocząć od nowa. A więc musiałem nadrobić po prostu, no wszystko nadrobić. I oto jest nowa chata! Nowa chata i poczyniłem pewne, jakby zaniedbałem pewne rzeczy, które robiłem w poprzednich odcinkach. Nie otworzyłem ich do końca, zadbałem o nowe rzeczy, a skutkiem czego jest to takie machinadło tutaj piękne. Znalazłem na internecie sposób, jak przetworzyć moc z tych RF-ów, czyli Redstone Flux, na to napięcie, które czy jest LV, dokładnie na LV, chyba to jest low voltage, które obsługują te rzeczy. I dzięki czemu nasz solar panelny, biorca światła konwertuje moc, którą dostarczają tej. I to jest o wiele, to jest tak kurde skuteczne. Zobaczcie, tu jest Badbox, czyli nasz z akumulatorownia nasza piękna, która tutaj ładnie działa i dostarcza prąd, który za to ładnie tutaj wszystko dziobie. Tutaj porzucaliśmy sobie parę rzeczy, no ale w dzisiejszym odcinku zajmiemy się czymś, czym powinien zająć się dawno temu, czyli stworzeniem query, tak moi drodzy, query. Z tego co wiem, to jeszcze powinno być, ona tutaj jest, już zaspoilerowałem wcześniej. Taki landmark właśnie z tego, nie? To on potrafi określić lapis z tym. Okej, okay, no to jest całkiem akurat proste zrobienie. W ogóle śmieszne, wgrałem nowego texture packa i jest tutaj wszystko. Ale patrzcie na moją postać, jak ona wygląda. Śmiesznie troszkę, no ale trudno. Znaczy mogły to niby naprawić jakoś, ale po co i tak widać tylko rękę. I użyłem rurek Kinesis Pipe. Ej, właśnie tych rurek, które przenoszą energię. Znaczy tu mógłbym w sumie użyć, gdybym miał więcej tego. Tu jest mój las tych drzewek, tych gumowatych. Wybrałem taką miejscówkę, mam nadzieję, że czekajcie, o, może pójdę tak, o, to będzie całkiem ładne. Wybrałem taką tu miejscówkę. Gdzieś są góry, tu jest las, tam jest też dalej jakiś las z tych drzew, takich fajnych świerków chyba. Tu są góry, gdzie mam zamiar zrobić taką jakąś mini kopalnię, tam tutaj chyba trochę w tym miejscu. I tylko pustyni brak, to jest taki mały minus. Tam też jest las, są takie duże równiny, więc pomyślałem, że tu będzie dobrym miejsce, żeby zrobić domek. I jak widzicie, standardowy domek z dyrta! Standardowy domek z dyrta, bo czemu by nie? Bo czemu by nie? Dobra, przed odcinkiem uszykowałem sobie odpowiednie materiały, żeby... A, poczekajcie chwilę. Okej, jesteśmy z powrotem, miałem małe tam... problemiki. Dobra, mam wszystko, żeby stworzyć... To pamiętam już, to znana pamięć, jak się tworzy ten piękny... Piękne query. Haha, no super, to nie za pamiątka. I mamy query, moi drodzy. Może zróbmy jeszcze landmarki. Landmarki one pozwolą. Tylko nie wiem, jak to się robi, czy mogłem to wcześniej przetestować. No właśnie, to jest ten ból. Nie przetestowałem tego wcześniej. A w każdym razie, landmarki nam będą pokazy. Czy możemy nimi dzięki nim ustawiać, jaką chcemy mieć szeroką kopalnię. Nie wiem dokładnie, jaki jest limit. Ale się przekonamy, czekajcie, tu chyba mam tego, nie, lapiza, czyż bym cały lapis użył? Nie. Znaczy, że mi starczy do jeszcze mojego fajnego jednego projekciku małego, który też przygotowałem na dzisiaj, ale zobaczmy, okej, okay, mam landmarki, mam query. Potrzebuję czegoś do zasilania, no i właśnie tu się pojawia cały szkopulik, bo mam jeden panel taki solarny, który jest całkiem, no, słaby. Czekajcie, co to mam? To. Silver. Silver też się przyda. Dobra, i trzeba teraz zrobić, bo to testowałem na save'ie, który mam taki właśnie do testów tutaj, że mnie stać na panel solarny, ten tutaj właśnie. Muszę teraz go tylko zrobić. I to jest właśnie problem, że ja muszę zacząć, gdzie mam jakie panele. Mam 13 paneli takich pierwszego tieru. Więc tak, teraz co muszę zrobić? Czekajcie, podkładam może wszystko do tej, tutaj, o, proszę bardzo. I tak, muszę zrobić tak, żeby stać nie było na to, muszę zrobić 4 panele. Tutaj blok Coopera, zobaczmy czy gdzieś tu Cooper, mam Cooper, dobra. Trzeba tu go wsadzić, żeby się przerobił, bo wiem z pamięci, że... Okej. Okay. Dobra, teraz się przerabia Cooper, or będzie spokojnie można zrobić block of Cooper, Copper.
Koper, właśnie, to jest Koper, nie Cooper. Muszę się przestawić, przepraszam. A Skopper, no właśnie, to jest Skopper. I dobra, tak. Mam 13 tych, mam jeden ten. Czyli muszę zrobić jeszcze 3 takie te duże. A jeden wymaga 8. Stać mi na jeden, dobra, stać mi na jeden taki, mam drugi, jeszcze muszę zrobić 2. 8 razy 2, 16. Jeszcze potrzebuję 11, bo tu mam 6. 11 tych zwykłych paneli. Skoro potrzebuję 11 tych zwykłych paneli, potrzebuję 33 lustra, a jedno 33, czyli muszę dać 34, to nam daje razem 17 tych, 17 razy 3, o Jezus, jak ja bardzo potrafię liczyć w takich, już za duże liczby, żeby liczyć w pamięci na mój web. ach ja, 17 razy 3, no to czekajcie, to jest 30, 51 luster potrzebuję, czy teoretycznie to by starczyło. Okej, okay, 51 luster. Dobrze liczę? Zobaczmy. Hmm. 17, bardzo dobrze. Całkiem nawet dobrze liczyłem. Okej, okay, 34 lustra mamy. Bardzo spoko. Żeby zrobić to, potrzebujemy redstone i planksy. I planksy. 34 lustra, czyli tak. Ile to ja potrzebowałem, powiedziałem? 11, czyli potrzebuję raz, 2, 3, 4, 5, 55. Czyli to chyba nie mam tyle drewna. O, czekaj, mam 3 lustra, no to trochę spieprzyłem. Drzewo, wypić co dnia 33, dobra, czyli muszę trochę jeszcze drewienka narąbać. I będzie raczej dobrze. Dobra, więc skopię sobie szybko to drzewo. Gram teraz na peacefulu, w sumie nie chcę mi się z tymi z zombiakami i tak dalej męczyć, bo pamiętacie, co było w poprzednich odcinkach, także to jest taki bardziej na razie. Skoro jeszcze nie potrzebuję mieć jak gdyby rzeczy z zombiaków, to po prostu nie będę prowokował ich, żeby tu przychodzili do mojego królestwa. Patrzcie, jak cień w ogóle fajny, jakbym kurde był ten tym. Takim fajnym gościem, co daje takie te blaze rody. Blazen chyba, tak się on tak nazywa, nie wiem. Bądź co bądź. Potrzebujemy teraz tak. Więcej. Tu jest fincy, o proszę bardzo, pięknej rzeczy, więc wciśniemy to, 12, no tak, bo tak dużo luster bym się zrobiło. Okej, okay, w takim razie potrzebujemy jeszcze zrobić pistonów 3, raz, dobra, o czegoś mi brakuje, aha, cobblestone'a, okej, okay. Cobblestone'a mi brakuje, nie gadajcie, że nie mam cobblestone'a. Mam tu, dobra, tyle powinno starczyć. Yellowrite. Jeszcze potrzebuję trochę drewna, bo to coś czuję, że będzie za mało. Także kopmy sobie drewna. Szkoda, ciekawy. Właśnie ludzie, piszcie mi, czy można coś powiedzieć jakiejś automatyzacji zbierania drewna. Jeśli tak, bo nie szukałem w sumie tego mitternetku, a może coś takiego być i to było bardzo przydatne. Także nie bójcie się pisać. Okej, okay. W każdym razie musimy zrobić tak. Pistonów 3 potrzebujemy. Jeszcze damy wrzutkę. A dobra, żartuję, oddawaj. Teraz tak, zrobimy z tego mirory. 3 mirory, tam jest czwarty, ok. Brzmi jak plan. Jeszcze w sumie mógłbym się pokusić na zrobienie jednego. No, dalej, mirora. Tu jest mirror, solar panela znaczy się. Czy mnie stać? Tak, jeden zrobię. Teraz robimy coś fajnego, mam nadzieję. Zastępujemy ten jeden blok tymi dwoma. Mam nadzieję, że da radę. Czekajcie, jakby tu dać je. Aha, one na razie nie robią. Mają energię, co jest? Chyba wiem, co powinien zrobić. Trochę źle to skombinowałem. My tu potrzebujemy zrobić coś takiego. Jak Kinesis Pipe tamto, gdziekolwiek ją nie położyłem, chyba tutaj, tak, Wooden Kinesis Pipe. I tak, to działało od góry, było dobrze, także daj to od góry. Na samą górę postawmy to i może tu coś takiego, dobra, i to będzie się łączyło. Tu jeszcze można powołać z czterech stron, także będzie miało poczwórną moc. Ładuje, dobra, jak mam bad type, patrz, 40 tysięcy na 40 tysięcy, także to ciągle mocy będzie dostawało. My potrzebujemy Cooper wyciągnąć cały,
stworzyć blok Coopera. Blok Coopera, tak, teraz, no właśnie, teraz co potrzebujemy zrobić? Solar panel, do tego potrzebujemy zrobić repeater, to jest całkiem prosto akurat, no to zróbmy teraz ten repeater. Zrobię z normalnych tutaj rzeczy. Teraz, Jesus fucking Christ, not like that. Dobra, 4, nie potrzebujemy, o, tak, przepalimy sobie to tutaj. No i jeszcze potrzebujemy zrobić 3 solary, czyli potrzebujemy tak, 9 mirrorów, 9 luster i 9 lapisów. Mamy 9, tak, 9 luster, czyli robimy lustra. Czyli muszę zrobić 10, czyli po 5, ok, raz, 2, 5. No dobra, więcej tak się z tego, dobra, oddawaj ty. Dobra, i tutaj tak, jeszcze co potrzebowałem zrobić? Aha, szkło. Co szkło, yeah. Czyli 9. Ach, jak to pięknie wyglądało. Dobra, czyli czegoś, co już nie potrzebuję, mogę spokojnie zwrócić. Tego chyba nie potrzebuję, tego potrzebuję. Dobra, to oddam. Muszę jakiś porządek zrobić, to by się przydało. Aha, i odłożyłem 4 nasze piękne rzeczy. Jeszcze teraz tak, repeater mogę spokojnie zrobić. Czyli potrzebuję jeszcze tak, tego. Jak się ten repeater cały robiło? Bo już zapomniałem. Repeater. Aha, dwa torcze i to, dobra. Czyli jeszcze potrzebuję tak. Mam tu patyki, nie mam patyki. Patę. Wincytygu. Więc robimy torcze. Torcze są zajebiorcze, czy tam zaborcze. I jeden ten, ok, 4, więc mogę spokojnie repeater zrobić, z tego co mi wiadomo. Tym sposobem, bardzo ładnie. Czyli mam teraz... Mam wszystko na zrobienie tego w takim razie. Brawa, mam pierwszy panel solarny trzeciego poziomu! Kto jest dumny z tego, bo ja jestem troszeczkę. Dobra, jeszcze zanim zaczniemy działać, dobrze. Tam dużo rzeczy będzie z tego query wchodziło. Także przydałoby się zrobić pewne rzeczy jeszcze. Okej, to mi się przyda, to mi się przyda w razie co. Ach, ha, 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 ha. No właśnie, musimy zrobić skrzynię. A skrzynię, najlepsza jaka jest, to diamentowa skrzynia. Dlatego też będę robił diamentówkę. Czyli żeby zrobić diamentową skrzynię, potrzebna jest zwykła skrzynia, to na pewno. I teraz tak, już dalej nie pamiętam, jak to leciało. Więc wpiszmy sobie tu chest. Chest. Ok, musimy zrobić tak. To da się zrobić z tego, więc zróbmy z golden chesta. Bo nas stać. A golden chesta robi się tani kosztem z silver chesta, a silver chesta robi się tani kosztem z iron chesta. Iron chesta można zrobić w ten sposób, lub tanim kosztem z cooper chesta. Zróbmy sobie tanio kosztowo to wszystko, to czemu by nie? Okej, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Okej, czyli robimy cooper chesta za pomocą pewnie takiego. Czekajcie, czy może jest jeszcze tańsza wersja? Nie, to jest najtańsza wersja. Dobra, bierzemy teraz nasz piękny oczywiście tutaj iron. I robimy, no zróbmy to może szybkim sposobem. W tenże oto sposób mamy iron chesta. Teraz trzeba zrobić silver chesta z iron chesta, z tego co pamiętam, i musimy znaleźć srebro, które będzie tutaj. Tak jest. No dalej, dobra, silver chest będzie tu, nie, to będzie to silver chest, także zróbmy to z iron chesta. Teraz silver chesta mogę zrobić złotego chesta, ale nie mam złota, także nie zrobię. Ale złoto powinno znaleźć się tutaj. Tadam! Tak oto robimy golden chesta. Powiedziałem, tak oto robimy golden chesta. A z golden chesta już jest prosta droga do zrobienia diamond chesta za pomocą tego. Tadam! Mamy piękno. Dobra, chodźmy się przespać. Weźmy wszystkie rzeczy, co potrzebujemy tylko. I teraz tak. Jeszcze tu te landmarki sobie potrzebuję. One chyba są tutaj. Tak, są te landmarki, więc nie potrzebuję to potrzebuję, to mogę wywalić. Okej, okay, chodźmy, postawmy naszą tutaj, zobaczmy jak sobie w ogóle to radzi. Właśnie to jest taki problem, że
się wszystko ładuje, ale co jakiś czas trzeba to wszystko od nowa poustawiać chyba. Albo mi się po prostu zdaje. Dobra, RF Consumer, Energy Bridge, producent napięcia, to zniszczmy. Producent napięcia. Trzeba ważne, żeby postawić tym cyckiem do przodu i lecimy. Czy to się ładuje? No się to się nie ładuje. Strasznie. Strasznie to irytuje. Czy to się psuje? Czy co się psuje, kurczę? Magazynuje tę energię, daje tutaj, ale tu w ogóle nie ma... Ach... To jest irytujące, naprawdę, że to czasem działa, a czasem nie. Nie wiem, jak ktoś wie, o co chodzi, że tak się to psuje, to nie, proszę napiszcie. RF Consumer jako pierwszy wchodzi. Potem idzie Energy Bridge, potem idzie LV, potem Beatbox i to. Dobra, więc róbmy to. To, Energy Bridge, LV Producer, Beatbox i łączenie kablem. Nie wiem, czy tu damy tę kinetyczną rurkę? Czy to za mało moc w ogóle produkuje? Bo zobacz, tu w ogóle nic nie przychodzi. West i soft, tylko fajnie, żeby było wiedzieć, co jest czym. Czekajcie, ja mam jakiś tam śrubokręcik chyba w środku. Albo chciałem zrobić śrubokręt, ale mam coś innego. Nie, mam śrubokręt, dobra. Czy on pokazuje, która ściana jest którą? Ach, cholera jasna. Coś powinno łączyć. Okej, okay, no link do RF-a na Westie. West to prawdopodobnie, jak to jest północ, to West będzie z tej strony. Także postawmy na Westie. Okej, okay, coś tam widać jest. No ale tu nic nie idzie, żadne napięcie. Dlaczego nie idzie żadne napięcie? Jest tu ładunek jakiś. Rura się ładuje. Dobra, wiecie co, nie ma co się z tym męczyć. Walniemy to tu po prostu. No i od razu to działa, kurde, nie wiem, co chodzi. Ist, czy to jest... No nie, nieważne, dobra, czy może to jest... Chusteczka tam wie. Dobra, i teraz tak. To jest dobre pytanie, jak zrobić... Czekaj, ja to może wpiszę w internet w komórce, żeby nie było, żeby kurde tu nie wyjść na kupie rzeczy. Tak, wchodzę w internet na komórce, wy tego nie widzicie. A właśnie, się będziecie pytali, dlaczego nie grałem z kamerką, bo mam niepokładany na głowie. Najlepsze wytłumaczenie ever. Teraz czekajcie, wpiszę sobie tutaj. Jak to się nazywa? To się nazywa Landmark z Buildcrafta, że też jakiś tutorial był. Landmark. No, pa, mój telefon. Dobra, jedziemy na żywioł, nie ma co. I teraz pytanie, czy najpierw muszę postawić to? Okej, okay, powiedzmy chciałbym tutaj. To chyba powinienem później postawić. No dobra, zobaczmy. No bo ustawię to jakieś takie wielkie, nie wiem. Nie wiem w sumie ile może być tego. Tak, tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. Dobra, tutaj i... To musi być na jednym poziomie. Jak musi być na jednym poziomie, teraz sobie tutaj nawet to, nawet dwa wezmę. W tym miejscu i w tym miejscu. O, tak i tak. Się zgadza, chyba się wszystko zgadza, dobra. I to się nie zmienia, póki co ten obszar roboczy. Ale spróbuję. To nie działa tak jak myślałem. Dobra, ja poczytam o tym gdzieś tam w necie. Czytam, przejrzę jakieś filmiki na ty i zobacz jak do końca działa. I potem będziemy się martwić. W każdym razie odpalamy ten szajs. Odpalamy ten szajs! Dobra, na początek ważna jest skrzynia do góry, bo to górą wypluwa. I po boku. Pięknie tutaj się tworzy już. Patrzcie, jak to fajnie pluje. Okej, okay, stworzone. I kopię nam! Otwierzyliśmy pierwszy kamieniołom, zwany jako Query też.
czyli w zasadzie to jest Square. I moglibyśmy w sumie dodać tu jeszcze trzy co najmniej panele, bo te panele produkują, ale fajny ryj. O, patrzcie, twarz na górze, haha, siema. Panel solar, może odwrotnie, solar panel. Dobra, te produkują 64. No i co, no, bym musiał zrobić jeszcze więcej. Tylko zobaczcie, ile to wymaga tutaj energii. Dobra, wiecie co, spróbujmy sobie jeszcze więcej tego wszystkiego postawić. Tych rzeczków pięknych. A ja... Czyli w sensie tych paneli solarnych. Więc... Spróbujemy to zrobić, zobaczymy ile damy rady, zobaczymy jak tam nasza takuari kopie. A tam jeszcze jest jedna ważna rzecz, bo gdy to trafi na lawę, to przestaje kopać. Właśnie, to jest ten problem taki, który musimy to naprawić. Wow! Coś mi się zbugowało i teraz nie tracę jakby punktu na jedzenia. No ale to dobrze. Dobra, mamy wiadro. Wiadro wiadrowskie. Kusi mnie, żeby zrobić drugie wiadro. Czekaj, co tu mamy? Generator, właśnie, macerator drugi też by się przydał, może zrobić. Macerator. A ulepszony jest zbyt ciężki, żeby na razie go zrobić. Okej, mam machine blocka, nie mam flinta. Mam to, nie mam tego. Pozdrawiam. Dobra, nie będziemy tego robić, nie chcę się na razie. A to w sumie później. Szkła potrzebuję, ale szkło można wytopić właśnie z tego, z piasku. A piasku nie mam, limestone. Czy z limestone da się zrobić piasek? Fajnie by było. Ground limestone. Shaped craft, a nie shaped. Debilu, fullmanie. A nie da się nic z limestone zrobić piasku. Trochę szkoda. Dobra, zobaczmy jak tam nasze szkło. Ile go mamy. Czy tu mamy trochę piasku? Piasek, nie, to limestone. Ilość szkła. Glass. O to mi chodziło, dobra, żeby zacząć, ile mamy szkieła. Tutaj mamy jedno szkło, tu nie mamy nic. Szkiełek, co podzielone przez 7 daje 6, 12 luster do zrobienia, 12, jak 3 lustra schodzą na ten, daje nam 4 te małe te, no to mało jest, strasznie mało. Potrzebujemy więcej szkła, więcej szkłów. Niestety w tym odcinku nie damy rady tego zrobić. A może między odcinkami zrobię po prostu taki... Tu dodam kolejny maceratorek i on będzie tu stał. Jakoś go tam połączę tym kabelkiem. Ścianę będzie, a co? I on będzie po prostu dawał tutaj kolejny piasek. To jest good plan. Mam tutaj dużo rzeczy, co tam się przepala, ciągle koper. O, i się okazuje, że to nam nie daje rady kompletnie. To nam nie daje rady. Trzeba będzie to zamienić na ten. A zacznę w ogóle z której strony to... Bo tu powinna taka wiązka iść, ale ona jest kompletnie... No, zobaczcie, mały out mamy, mamy out. Output w sensie. A, więc z góry działało, tak? Jak się od góry położy, więc teoretycznie... Teraz to nie działa, no o co tu chodzi, kurde? Czyżbym musiał zrobić coś takiego? Czekaj, zobaczymy, czy to działa, czy to zadziała w tym momencie, jak zrobię... Kinesis, okej, okay, Kinesis, fajnie. Mam takie, dobra, jest Cobblestone. Witamy panie Cobblestone, nie bardzo. Welcome, here. Może zróbmy najpierw tak, postawię tutaj, tylko się robi ciemno, nie szkoda. Postawię to tutaj i ten taki przewodniczek, ok. I powiedzmy, i to się ładuje i nic się nie przekazuje dalej, ok. Bo wódę wyciąga ogólnie, nie? Żeby było wiadomo, więc będę to musiał przełączyć do jakiegoś tam właśnie urządzonka. Typu to właśnie. Ok, postawmy tutaj. W ogóle to obuduję z każdej strony, żeby kurde wykluczyć jak najwięcej tych.
Okej, to na razie nic nie produkuje dla... O, widzicie, teraz coś leci, jakaś wiązka. No i ona z której strony? W sumie z żadnej strony ona to nie pokazuje się. No dobra, fajnie, dobrze wiedzieć. Idę spać. Dobranoc wszystkim. Miło było. I dzień dobry znowu. I zobaczmy, jak to wszystko wygląda teraz. Bateria się ładuje, o dziwo. To bardzo dobrze. Bardzo, bardzo good. Very good. Możemy dzięki temu zrobić 15 luster, czy 30. Coś mi się pokiśkało. A nie 12. my mathematics is so big, so best, the best. And simply the best po prostu. Blank upgrade. Dzień dobry, blank upgrade. Nie potrzebujemy ciebie w tym momencie. My potrzebujemy więcej dysków. Znaczy desków, nie dysków. Dyski nam kompletnie niepotrzebne. Dobra, tu mamy ten. Odcinek trochę duży, no ale cóż zrobić. Taki live. Herewego. Dobra, kolejny. No dalej, dobra. I to powinno nam starczyć na razie. Jeśli chodzi o deski. Redstone. Dajmy U na solar panel. 9 paneli. No to co, ja jestem taki debilem, że nie potrafię liczyć, kurde. A, dobra, bo no, jak już jedno się pomyliło, to tamto też się pomyli. Dobra, trudno. Kinesius U? Nie Kinesius U, tylko piston. Czegoś nam brakuje. Aha, cobblestone do pistona nam brakuje. Cobblestone. O, tu mamy tyle cobblestone. Dzień dobry, pani cobblestone. O, nawet dużo tego mi wyszło. No trudno, nie zmarnuje się na pewno. Okej, okay, mamy duży ten panel. Czym z tym potrzebujemy takich dużego panelu? Mogę zrobić jeszcze jedno. Nie mogę zrobić jeszcze jedno. Mogę zrobić jeszcze jedno. Nie mogę zrobić jeszcze jedno. Muszę ściągnąć najpierw drzewo. Wtedy ten lepszy generatorek dodam do mojego query. A te gorsze będą tu działały. W sumie nie potrzebuję aż tak szybko, żeby to wszystko poprzetwarzało, chociaż później się będą przyda. A tam się przyda duża moc. Duża, duża moc. Odłożyłem sobie pięknie gdzieś tu. No proszę bardzo, tak. Tu. I na nic więcej nie będzie stać. Okej, okay, odłóżmy wszystko teraz, co niepotrzebne, czyli to. Dobra, mamy ładnie porozkładane. Teraz dodajmy im tu trochę więcej mocy. Okej, okay, to wszystko powinno produkować moc na poziomie 2-2-2-2-2 ciągle. No, czyli w sumie mała moc, ale jakoś tam to działa wszystko. Jakoś tam to działa. Okej, okay. My lecimy teraz. Tu sobie wezmę na wiadreczko, już wody pięknie, żeby tu później nie musieć chodzić drugi raz. I my idziemy zobaczyć, jak ta nasza query. A patrz, jak to ładnie wygląda. Piękniutko, piękniusio. Magnificent. I choć, o, tu jest takie fajne źródełko. Dzień dobry, panie źródło. Panie źródło. Tam pani źródło. Nie wiem, jak się powinno mówić. Kurde, tak się nie powinno mówić swoją drogą, no ale mniejsza. I wybudujmy tu gdzieś źródełko. Gdzieś tutaj będzie dobrze. W sensie o nieskończonej tej, nie? Pojemności. Bardzo, very good, very good. Teraz szybko tutaj do tego źródełka. A, wiedziałem, że się uderzę, ale mi... Ja wziąłem z najgłupszego miejsca, co mogę wziąć? Nie, wypełniło się, dobra. Najważniejsze, że się wypełniło. Wypełniłem swoją misję! Dobra, to jest nieskończone, najważniejsze. Jaj, bym tu wpadł, by nie było dobrze. Okej, dodaliśmy kolejną. O, teraz trochę szybciej to niszczy. Dajmy tutaj wodę, w każdym rogu dajmy wodę, żeby ewentualna lawa się zmieniła w obsydian, czy tam kamień. Zależnie od... O! I dzięki czemu będziemy kopać do samego bedrocka. Pięknie. Później tylko się to pozbiera do wiadra i będzie kut.
Dobra, i tak działa oto nasze query. Pierwsze query o wiele lepiej działa niż kurde, niż te mining welle. Zobaczcie, o ile więcej trzeba było tego wszystkiego rozkładać i planować. I teraz jak to pięknie wszystko gra. No to zrobię moją może tą, jak się nazywa? Takie coś co kaktusy. Właśnie, muszę kaktusy jeszcze poszukać, bo tu jeszcze nie ma kaktusów na tej mapie. Zobaczmy ile wykopali. Zobaczcie, ile to wykopuje! Ile to wykopuje! No, gigantyczną sumkę wszystkiego. I co, takim fajnym, miłym akcencikiem zakończę ten odcinek, także serdecznie dzięki wszystkim za oglądanie. Oczywiście teraz odcinki się trochę częściej pojawiały niż wcześniej. Bo no wiecie, z jakich samych przyczyn powodów. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i strzałeczka!